Okej. Ostatni element wykończenia spódnicy podstawowej to pasek. Długość paska zależy od obwodu pasa. Czyli teoretycznie, jeśli w pasie masz 75 cm, skrój pasek o długości 80 cm minimum. 82, dodaj sobie te 2 cm w razie jakiejś pomyłki. Na wąski 3-centymetrowy pasek, który ja dzisiaj wszyję, będziecie potrzebować 8 cm tkaniny na pasek, czyli szerokość 8 cm. Centymetr na podwinięcie, centymetr na wpuszczenie i po złożeniu i wykończeniu uzyskacie pasek szerokości 3 cm. Co potrzebne? Oprócz tkaniny, fliselina. Możecie ją dostać w rolce lub z metra. Fliselina, cienka fliselina z klejem. Ja już mam pasek podklejony. Najpierw podklejamy pasek, a później obrzucamy overlockiem jedną stronę. Po obrzuceniu składacie tkaninę na pół i równo prasujecie. Zanim wszyję pasek do spódnicy, muszę zrobić szew wykończeniowy, który później będzie służył do zapinania guziczka. Składam prawa strona do prawej. Przeszywam centymetr od brzegu. Zakręcam na igiełce, czyli robię róg i przeszywam 3 cm w głąb paska. Przekładam i przeszywam 3 cm w głąb paska. Mocuję. Ścinam róg, aby po wywinięciu tkanina ułożyła się dobrze i nie była za gruba. Przerzucam na prawą stronę i wypycham rogi. Tutaj będę robić dziurkę. W momencie zakończenia szycia nacinam z jednej i z drugiej strony
pod kątem prostym od dołu, aby utworzyło mi się takie coś. Teraz dla pewności zmierzcie sobie długość paska, czy pasuje Wam do spódnicy, tak? Czasami mogą się szewki poprzesuwać. Mierzymy w ten sposób. Dokładam już tą wystającą część do końca zamka i mierzę, czy pasek nie będzie za krótki lub o ile będzie za długi. Zostało mi około 1 cm, dobry 1 cm. Bardzo dobrze. I teraz z drugiej strony wszywam to, co jest zbędne, czyli ten mój jeden dobry centymetr. Zszywam. Do końca. Mocuję. Przekładam na prawą stronę i mamy. Teraz łączymy pasek ze spódnicą. Dokładam. Tutaj, jak widzicie, są ząbki. Pierwszy ząbek zamka, dokładam częścią nieobrzuconą do prawej strony. W momencie zakończenia szycia do początku zameczka. Rozkładam tą jedną część, trzymam wewnętrzną część i łączę z tkaniną. Szyjemy w odległości 1 cm, tyle, ile mamy zapasu na szwy, tak? Mocujemy i szyjemy po pasku dookoła. Pamiętajcie o rozłożonych szwach bocznych. I teraz zbliżam się do końca. Szewek listewki równiutko do zameczka. Szewek, który jest w środku, ta część luźna, przekładacie na dół i przeszywacie. Jeżeli macie grubszy materiał, rozłóżcie sobie po obu stronach i wtedy nie będziecie miały tutaj, czy mieli grubej warstwy. I kończymy szycie. Pomalutku, bez pośpiechu.
jedna strona gotowa. To jest prawa strona spódnicy, lewa. I teraz automatycznie podwija się dół, kiedy chowacie zamek, tak? Jeżeli macie taką potrzebę i boicie się, że to też zależy od tkaniny, że coś Wam wyjdzie w trakcie szycia, zapnijcie sobie tutaj szpileczką, tak? Żeby szewek na szewek, lewa strona i prawa były równe. I przy szyciu, żeby jedno i drugie współgrało. To jest jedna strona. I teraz druga. Cypelek chowamy w środek. I od tej strony zaczynam szyć. Jak widać, podwija się automatycznie. Kawałeczek musi być podwinięty w ten sposób. A w dalszej części tkanina paska na zewnątrz. Dobra. Szyjemy. Zacznijcie sobie od tego momentu lub od tego momentu, jak Wam pasuje. Ja zacznę sobie od zamka, tak? Podkładam pod maszynę i milimetr szyję na milimetr po zamku. Wbijam igiełkę i chowajcie to, co macie ze spódnicy na górę, czyli w pasek. Przykryjcie paskiem od dołu. Bardzo fajnie się układa, jeśli ten pasek jest przeprasowany, już złożony przed szyciem. To jest bardzo duże ułatwienie. Ja wiem, że nie każdemu się chce, bo za dużo roboty, ale naprawdę ułatwienie jest duże. Mocujemy, trzymamy obie części w rękach, mocujemy i po paseczku milimetr od brzegu i teraz zbliżam się do końca, tak jak już pokazywałam, kawałek jest podwinięty, tak? Praktycznie samoczynnie układa się, przewija się do środka. Podwinięcie na około gdzieś 2-3 cm. Równiutko przytrzymujemy. Do końca mocujemy obcinajcie nitki zaraz po szyciu. Najlepszy sposób, żeby później już do tego nie wracać. Jedna strona. Równo z zamkiem. Druga strona. Dłuższa.
aby zrobić dziurkę. I teraz znaczymy sobie dziureczkę. Dziurka powinna znajdować się na środku, czyli mierzycie sobie i też w zależności od rozmiaru guzika pół centymetra do centymetra od brzegu, na środku kredą mierzycie 2 centymetry. Dwa centymetry, znaczycie jedną stronę i drugą stronę, początek i koniec dziurki, środeczek. W momencie początku dziurki zygzak powinien być szerszy, jednak musicie, tak jakbyście mocowali, w jednym miejscu kilka ukuć igłą musi być. Czyli jakby zatrzymanie, szycie w miejscu, tak? Szycie w miejscu na szerszy zygzaczek kilka razy. I teraz wkuwacie igiełkę u góry, czyli jak to wytłumaczyć, czyli z brzegu zygzaka, zmieniacie zygzak na drobniejszy i szyjecie do końca dziurki. Na końcu znów przełóżcie sobie program na szycie w miejscu szerokim ściegiem, wbijcie igiełkę na koniec ściegu, obróćcie z powrotem, zmniejszcie program na ten, co mieliście, czyli na mały zygzak i szyjcie do końca, mocując dziureczkę. Dziurka gotowa. Mocowanie w miejscu, mocowanie w miejscu. Drobny ścieg zygzakowy, gęsty. Jeśli nie macie programu w swojej maszynie do robienia dziurek, to jest dziurka podstawowa robiona bez programu specjalnego w maszynie. Teraz wystarczy tylko przeciąć dziurkę. Zacznijcie sobie od środka, żeby nie było żadnej niespodzianki, i delikatnie nacinacie, nie przecinając mocowania. Z jednej i z drugiej strony. Dziureczka gotowa. Teraz wystarczy, że przyszyjesz sobie guzik i spódnica gotowa. Ja już guzika przypinać, przyszywać nie będę. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Nie trzeba tego uczyć, jak wszyć guzik. Spódnica. Gotowa. Tył. Zwykły zameczek. Rozporek.
Pozostaje mi tylko podziękować za uwagę. Zapraszam do polubień. Subskrybujcie mój kanał, kto jeszcze nie jest subskrybentem. Komentujcie, szyjcie. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym moim filmiku. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich bardzo cieplutko. Miłego dnia, do zobaczenia.